Witam serdecznie. Tak wygląda Polska za dnia. Niektórzy pokazują Polskę w nocy, ja pokazuję Polskę w dzień. O, proszę bardzo. Chciałem się odnieść nie do filmików z YouTube'a Żuroma i do tego, co on ciągle pierdoli kogo on znowu nie pomówi tylko chciałem się odnieść do akcji Żuroma na Instagramie, gdzie ma tylko potwierdzone profile i ze zdjęciami wszystko, wszystko się zgadza no i co na instagramie oczywiście też pocisk żurom zrozum wreszcie że ciebie już wszędzie cisną kurwa debilu i będą cię cisnęli tam nie możesz zarzucić nikomu że to są fejkowe konta bo masz wszystkich których zaakceptowałeś e, wszyscy mają swoje zdjęcia a ty nadal twierdzisz że jesteśmy tylko anonimami no nie tak nie jest ja Ci proponuję wyjaśnić Andrzeja Józkowiaka, bo on pomawia chyba Roberta Lewandowskiego, coś tam wczoraj czytałem. Tym się może zajmi, a nie jakimiś stonogami, że wszyscy wiedzą, że on jest yy, konfidentem. Ale dobra, do tego, co było na Instagramie. Sprółeś się na Instagramie jak zwykle z tym swoim palcem, co wsadzasz go w, każdemu w dupę, kurwa, z jakimiś trzema yy, gośćmi z nabojki, z LZS, do chlewice, kurwa. Założyli maseczki i się wielcy spinają, kurwa. I co, tylko tyle potrafisz, kurwa? Ty myślisz, że co? A teraz do wszystkich. Słuchajcie. Eee, żurą twierdzi, że sprzedaż z ciuchów e, wspomaga akcję stop pomówieniom. No nie, nie wspomaga akcji stop pomówieniom, tylko daje mu zarobek i jego kolegom, kurwa, na kolejne wakacje. No ale każdy ma jakiś sposób zarobku, on sobie wymyślił taki, ale niech nie wmawia, że on będzie z tych pieniędzy pomagał, bo nie będzie bo jak twierdził zakłamaniec jeden to nie są jego pieniądze no, jest tak czy nie? No niech każdy sobie sam na to pytanie odpowie, jest tak czy nie? I jeszcze jedna sprawa nagrałeś kurwa 4 reklamę a robisz z niej modę na sukces kurwa ja pierdolę, jesteś tak żałosny tak kurwa nędzny w, tych swoim, w tym, co robisz, że brak już mi słów. Wszystkiego dobrego, życzę wszystkim. Pozdrawiam, hej!